Cześć wszystkim, znowu Pony 7, dalszy ciąg świątyni X w Nox. Dobra. Dobra, tam tarcza. I idziemy dalej. Ponieważ z pewnością czeka to jeszcze dużo brzydkich i innych rzeczy do spotkania. Brzydkich, niebezpiecznych. Na przykład te pułapki, które właśnie mnie strzeliły, ponieważ nie umiem skakać. O, kolejny korytarz z głazem. Który z pewnością nie będzie zawierał dziur w ziemi. No, ja z pewnością nie muszę zmienić strony na właściwą. Dobra, zobaczmy co tym razem będzie. Okej. Okay. Udało się uniknąć. Okej, chyba dostałem 500 punktów doświadczenia za samo aktywowanie tego. Okej, dobra, co tu mamy? Steady Staff of Collision and the Tick. Okej, z pewnością nie zadaje tyle wrażeń co. Co halabarda. Ale zawsze możemy wziąć. Dobra, skrzynia. Dobra, skoro po. Nie, po. Skoro piwnica jest wyczyszczona, to możemy dalej próbować ten trikiem. Ten trik z kulą. Ciekawe, jakie fireballe by działały na nią. Średnio. O! Tam jest ta brzydka rzecz, którą wcześniej widzieliśmy. Z pewnością dodatkowa mana się przyda. Co dodatkowo się przyda, to odporność na pioruny. Okej. Dwa fireballe starczają. Dwa fireballe starczają na zabicie tego potwora, ale również na wyczyszczenie moich zapasów many. Zapasów many. Więc... to jest dobrze i źle. Okej. Okay. Że widzieliście, to oko strzela laserami. Więc odporność na pioruny się przyda. Ja nam pewnie też pozakładać te wszystkie rzeczy odporności na pioruny, które całkowitym przypadkiem znalazłem po drodze. Aj, ta szata niedługo mi się zepsuje. Cóż, trudno. Nic z tym nie zrobię. Okej, kolejny korytarz. Z kulą. O! Ją można zniszczyć. O, nie wiedziałem. To byłoby całkiem przydatne jakiś czas temu. Okej. Dużo ułatwia sprawę. O, skrzynie. Dobra. Beholder. Okej. Ładne zdjęcie profilowe. Muszę przyznać. Bardzo ładne. Musicie zauważyć, że w tej świątyni jest nadzwyczaj dużo skrzyń. Ta... cokolwiek to może oznaczać. Halo? Drzwi? A więcej nie zauważyłem. Ta, wiedziałem, że te drzwi nie mogły się otworzyć same. A zmysły pająka nie zareagowały. Ahahaha, więcej skrzyń ze złotem. Ktoś to chciał tu przechowywać złoto, miał na pewno bardzo dobry pomysł. Okej, co to za... Mighty Letter Boots of Polyps Bane. Okej. Już ustaliliśmy, odporność na trucizny nie jest zbyt przydatna, ale okej, dobra. Się nam zepsują buty, to będziemy mieli zmianę. Okej, to jest całkiem spora pułapka do przeskoczenia. I dało się to zrobić, gdybym umiał skakać. A, holder? Chyba, to jest chyba holder. A, więcej do holderów.
Okej. Przyda mi się trochę odnowienie many. Reszta, ten kolejny beholder na pewno będzie się interesował, co się stało z jego kolegą. Dobra. A, uczciłem złą odporność. Hello? Panie. Miło z twojej strony, że tak stałeś, dałeś się zabić. Tak trzymać, tak trzymać. Teacherów? Nieźle przygotowani. Ta, to powinienem rzucić, a nie odporność na ogień. Au. Dobra, więcej beholderów? Albo czegoś innego? O! Fajnie. Więcej fireball staff. Kiedyś ich zapas może mi się przydać. Okej, okay, a tutaj... Tam chyba nic nie ma. Może tutaj? Nie. Okej. Okay. Wypadek jeszcze obstukam wszędzie. Okej. Okay. O, skorpiony. To my nie zabijaliśmy żadnych. Nie, czekajcie. W poprzednim odcinku zabijaliśmy kolejne, więc... Więc jestem pod tym końcem. O, fajne, kryte przejście. Fajnie. Złota, złota. Ciekawe, czy po drugiej stronie również będzie identyczne. Nie. Okej. Okay. To wejdźmy do tego labiryntu. A. Okej. Okay. Co, chcę znaleźć jakieś źródła many, zanim zacznie się spawnować potwory. Nie wiem, czy to widzieliście wcześniej, czy nie, ale tego się opłaca dotykać. Dokładnie. Okej, czy cokolwiek zespawnie tutaj może? Zechce wejść? Tak. Fajnie. Jakby ten chciał jeszcze wejść, to... Au. Ej. Tego nie chcę. A, pijany czarodziej. Tak. Grzybki leczą zatrucia. Ale tylko w grach fantazy. W prawdziwym życiu te grzybki powodują zatrucie, więc... Nie róbcie tego w domu. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj dostaniemy? Ha! Tak lepiej. Dobra. Jeszcze zobaczę, co tamte rzeczy mogły mi zespełnić. Nic groźnego. Się okazuje. A wilka potrafimy teraz całkiem sprawnie zabić w walce wręcz. Jesteśmy potężni. Sorry, nie ta strona. Tak lepiej. Aj! Zły pomysł. Ciekawe, czy to coś jest wrażliwe na trucizny? O, okazuje się, że jest. Fajnie. I tak naprawdę musimy uważać. Nie chcemy, żeby to się zabiło w truciźnie. To całe... Całe doświadczenie by się zmarnowało. Dobra.
Czy to jeszcze było? Nie. A, poza skrzynią. Z maną. Przecież nie potrzebuję many. O, grzybek. Weźmiemy. Żeby nie spowodować wybuchu. Czy raka, czy jak to można by nazwać? A, nie. Niezły unik. Tak, no taką ilość oczu beholdery są całkiem krótkowzroczne. No cóż, każde stworzenie z fantazją musi mieć jakąś... musi mieć jakąś ukrytą wadę. Aj! Ta. Powinienem bardziej uważać. No taki typ starcia. Okej. Tam też jest więcej skorpionów. Tak, potem się tylko spojrzał po tych martwych nietoperzach. A co mi tam? Okej. No już mam złota. A, 3200. Niezbyt dużo, ale... ale zawsze to coś. Przed końcem świątyni uda nam się jeszcze znaleźć jakieś parę skarbów. No. Okej. Nieprzyjemna ścieżka. Zobaczmy, co jest tutaj. Zamknięte drzwi? Nie, nie zamknięte drzwi. Nie to. Potrzebuję więcej many. Ten bohater nieźle tańczy. Ej! Tak lepiej. Właśnie, czemu nie wrzuciłem odbicia na moją główną... to tak, to się bardziej przyda niż szok. Odbijać zaklęcia, jeżeli będę stale dostarczając szybki. Byłoby fajnie. Okej. Złoto. Daj spokój, koleś. Stałem tuż koło ciebie. To zdecydowanie powinienem odbić. Ale nie odbiłem. Dobra. Co my tutaj mamy? Ta. Okej. Proszę tutaj, tędy, tutaj. Dobra. Ciekawe, czy to jest wrażliwe na elektryczność. Średnio. Wygląda trochę na mokrego potwora, więc myślałem, że będzie wrażliwe, ale nie. Więcej beholderów. Tak, uciekaj. Nie są czasy, że można już spokojnie zagryć sobie maga na śniadanie. To zdecydowanie mogę odbić. Tak, będę się lepiej nauczyć używać. Lubicie zaklęć. Więcej skrzyń. Słyszeliście to? To oznacza problemy. Ta. Zauważcie na to, to skrzynię można użyć. Mimik.
Bardzo się przebiera. Często. Ci co? Okej. Ta, mimiki spotykane również w wielu innych grach. Często lubią się przebierać za... za inne rzeczy. Więc tak. Tak, jak widzieliście, tej skrzyni się nie dało użyć. To jest pewna podpowiedź. Pewna podpowiedź, że zamiast dotykać tej skrzyni, należy palić w nią parę fireballi. Tutaj nie chce się skończyć marnie. Pierwszy raz spotkaliśmy skrzynię Mimika. To jest chyba jakaś spaczowana wersja, bo pamiętam w oryginalnej wersji, jak się najechało na Mimika skrzynię, to nawet skrzynia była zaznaczona na czerwono. Więc w której wersji to musieli troszkę spaczować, żeby utrudnić. Aha. Okej, okay. Zajrzymy tam, co tam jest. Najpierw chciałbym zobaczyć jeszcze to. Ten korytarz. W sumie jest jeszcze tamten jeden korytarz, który tam pominąłem. Wypuszczanie czarów jest złe. Tak lepiej. Ale nie wystarczająco dobrze. Dobra. Się pożytkować z zasadzie. Dobra, a zobaczmy jeszcze, co tutaj było. Poza tym, że po jednym skoku z pewnością spadnę. A, może i nie. Okej, okay, są jakieś skrzynie. Wszystkie z nich są dobre. Tak. O! Ja nie widziałem na poziom drugi. Nie wiem, na ile się to przyda. Potężniejsi przeciwnicy, jakich teraz do tej pory spotkaliśmy, to mieli infrawizję, więc... Au, au, au. Dobra, koniec zabawy. Skorpiony to jednak nie zabawka. Nadal. Okej, okay, czyli dobrze, że jednak tam zajrzałem. Tutaj jeszcze coś jest do zespełnienia. Niedźwiadek. Okej. Kolejny skorpion. To już nie mam na niego many. Chodź tu. Pozwalę cię bardzo wręcz. Ale bardzo moją. Dobra, tajemnic teraz badamy. To... Tak, zdecydowanie jest tutaj co najmniej kilka mimików. Teraz mamy tam jeszcze korytarz do zbadania. Ale dobra, do następnego odcinku. Idziemy dalej badać świątynię. Zobaczymy, jak duża jeszcze ona będzie. Jak duża ona jeszcze jest, zanim dojdziemy do tego stworzenia Wildling i przyczepimy je do halabardy, tam gdzie jest tego miejsce. A więc póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć.